Dzień dobry. W tym tygodniu witam Państwa z Obornik, jednej z największych gmin Wielkopolski. W programie zajmiemy się jednak przede wszystkim problemami miasta położonego nad Wartą i Wełną. Po raz pierwszy Oborniki zostały wymienione jako miasto w 1339 roku. W 1409 król Władysław Jagiełło przyjmował w Obornikach posłów Ulryka von Jungingena, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Najszybszy rozwój Obornik nastąpił po II wojnie światowej. Miasto stało się jednym z największych ośrodków przemysłowych województwa poznańskiego. Do reformy administracyjnej było również siedzibą powiatu. Obecnie 16-tysięczne Oborniki są siedzibą miasta i gminy. W 28-osobowej radzie 21 osób zasiada po raz pierwszy. Nowy jest również burmistrz Obornik Jacek Koralewski, który nie ma jednak mandatu radnego. Koalicje w radzie tworzą ugrupowania centroprawicowe. Obornicki Komitet Samorządowy, zbliżony do PHD, Forum Niezależnych, zbliżone do prawego skrzydła Unii Wolności oraz prawicowe Gospodarne Oborniki. Opozycję stanowi 12-osobowa koalicja radnych z SLD i PSL. My byliśmy skłonni od samego początku współpracować ze wszystkimi ugrupowaniami prawicowymi również na rzecz rozwoju naszej gminy, naszego miasta. Jednakże ze strony ugrupowań prawicowych nie było takiej skłonności do czy chęci do zawarcia koalicji. Zawsze będzie istniała rozbieżność poglądów, dopóki będzie istniał świat. Uważam, że sytuacja jest ciekawa, chociaż trzeba powiedzieć, że jest zbyt gorąca tutaj jak na dzisiejszą atmosferę, bo my za dużo politykujemy, natomiast za mało robimy konkretnych prac. Praca kształtuje i przede wszystkim będzie kształtowała tą radę. Na dzień dzisiejszy naprawdę trudno powiedzieć, wszyscy radni coś obiecali swoim wyborcom, w jaki sposób zostali wybrani. Wydaje mi się, że ten podział jest podziałem w tej chwili już chyba zanikającym, najważniejszą pracą i zresztą to decyzja była jedna i tak z różnych ugrupowań sygnały na sesji były, że oni chcą pracować dla dobra tej gminy, a nie dla jakichś partyjnych interesów. Fakt jest taki, że upolitycznienie jest. I ten fakt nie został stworzony ani przez prasę, ani przez polityków. Upolitycznienie jest wynikiem pewnego upolitycznienia w społeczeństwie. I to upolitycznienie znalazło swój raz w tym, że w wyborach samorządowych ostatnich zwyciężyły opcje i lewicowa, i prawicowa, natomiast opcje centrowe, na przykład samorządna Wielkopolska, w ogóle nie znalazły się w Radzie Miejskiej. Budynek władz miasta i gminy mieści się przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to przedwojenna nazwa, która została przywrócona za pierwszej kadencji demokratycznie wybranego samorządu. W okresie II Rzeczypospolitej ulica nazywała się przez jakiś czas Dworcowa, w czasie okupacji Bahnhofstrasse. W epoce PRL-u nosiła nazwę generała Karola Świerczewskiego. Na skwerze przy tejże ulicy złożone zostały prochy żołnierzy radzieckich wyzwalających Oborniki. W czasach PRL-u prochy przeniesiono na poznańską Cytadelę, a na skwerze postawiono pomnik wdzięczności wyzwolicielom. W 1992 roku wywodząca się z Komitetu Obywatelskiego Rada przeniosła pomnik na cmentarz komunalny, gdzie leży do dziś. Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta i Gminy Zenon Talar z SLD zaproponował, by w miejscu, gdzie znajdował się pomnik, postawić głaz upamiętniający żołnierzy radzieckich. Dla nas wartościami ogólnoludzkimi jest i miarą człowieczeństwa jest przede wszystkim stosunek do zmarłych i szeroko pojęta tolerancja, zarówno polityczna, jak i religijna. Dlatego też na jednej z ostatnich sesji zaproponowałem, aby pieniądze, które zostały przeznaczone przez Radę na rozwiązanie problemu, zrobić w tej formie, aby w miejscu, gdzie stał były pomnik, ewentualnie postawić duży kamień w formie obelisku z pamiątkową tablicą. Nie mamy absolutnie nic przeciwko pielęgnowaniu grobów Rosjan, którzy tutaj polegli, bo jest to oczywiście sprawa kultury, prawda, ogólnie przyjętej. Natomiast jeśli chodzi o stawianie pomnika, czy nawet kamienia z tablicą
informującą, że tutaj w tym miejscu przy ulicy Piłsudskiego stał kiedyś pomnik. Jest to rzecz zupełnie w tej chwili co najmniej kompromitująca. W budżecie miasta na pomnik przeznaczono 30 milionów złotych. Kwota ta znalazła się w nadwyżce budżetowej, którą Rada uchwaliła jednogłośnie. Część prawicowych radnych zaprotestowała. Uważam, że Rosjanie byli jednak agresorami w stosunku do Polaków i stawianie pomników agresorom to raczej byłoby dosyć dziwne. W dniu wyzwolenia Obornik znajdowały się zarówno znicze, jak i kwiaty, wieńce, również i w rocznicę bitwy pod Lenino. Tutaj były składane kwiaty i zapalone znicze. Moim zdaniem jest to sprawa marginalna, której w ogóle nie powinna w tym roku wybuchnąć w życiu politycznym Obornik. Jestem zdziwiony, że wybuchła na nowo. I to jest dla mnie dowód na to, że ci ludzie, którzy reprezentują lewicę w Obornikach, to nie jest lewica w stylu nowoczesnym. Taka lewica, której byśmy oczekiwali w demokratycznym państwie, jest to lewica, która dąży wszelkimi sposobami do przywrócenia starego ładu, starego porządku, symbolicznie do przywrócenia pomnika, który właściwie nie wiadomo jak się nazywa, przyjaźni polsko-radzieckiej, żołnierzy radzieckich, wyzwolicieli. Części i elementy z tego pomnika będą wykorzystane i powstanie taki drobny pomnik na cmentarzu komunalnym, zgodnie rzeczywiście z decyzją poprzedniej Rady Jagi. Tej Rady, ta Rada opowiedziała się za tym, żeby wykonać uchwałę poprzedniej Rady. Tutaj natomiast pozostanie taki skwer, jaki do tej chwili jest. W Obornikach ukazują się dwie lokalne gazety. Dwutygodnik Gazeta Obornicka i miesięcznik Głos Obornicki. Gazeta powstała w 1990 roku, jeszcze przed rozłamem Solidarności. Początkowo postrzegana była jako organ rady, później zaczęła popierać frakcję przeciwną ówczesnemu burmistrzowi. Na łamach gazety wyrażane są prawicowe poglądy. Tubą lewicy jest ukazujący się od prawie 2 lat Głos Obornicki. Gazeta Obornicka była i jednym z takich, powiedzmy, też motywów powstania Głosu Obornickiego było to, ażeby była to gazeta bardziej obiektywna i pokazująca szerzej wiele problemów, które tutaj w Obornikach się zdarzały. Głos powstał 3 lata po naszym założeniu jako pewna reakcja. Reakcja na naszą prawicowość, jak to się w Obornikach mówi. Z tym, że ta reakcja dla mnie jest dziwna, bo idzie w kierunku lewicowości skrajnej, to znaczy totalnej afirmacji PRL-u i przywracania, próby przywrócenia tamtejszego sposobu myślenia i tamtejszej rzeczywistości w działaniu politycznym, albowiem jest to gazeta, której redaktor naczelny jest szefem największej partii PSL-u w Obornikach, a członkowie redakcji są związani bądź z SLD, bądź z PSL-em, to związani formalnie jako ich członkowie i działacze tych partii. Są tutaj ludzie od lewicy do prawicy i również gorący katolicy. I często tutaj są dosyć takie ostre dyskusje. W latach 70. w Obornikach powstał pomysł wybudowania hali sportowej. Mieszkańcy miasta w czynie partyjnym wykarczowali las i przygotowali teren pod budowę. Z czasem apetyty miejscowych działaczy urosły i postanowili wybudować pływalnię. W latach 80. wmurowano kamień węgielny. Uroczystość odbyła się z wielką pompą. Przyjechał minister, zagrała orkiestra wojsk lotniczych. Inicjatorem i przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy był ówczesny działacz partyjny Eugeniusz Drzewiecki. Miało to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Basen główny, basen Brodzik dla dzieci, kręgielnia, sala gimnastyczna po tamtej stronie z tyłu, gabinety lekarskie, zaplecze socjalne, gabinety odnowy, sauna, kawiarenka. Kawiarenka tutaj po tej stronie. Trybuna. No i doprojektowana trybuna dla mieszkańców. Budowa ruszyła w szybkim tempie, które spadło już pod koniec lat 80. W 1990 prac w ogóle zaniechano. Ówczesne władze z burmistrzem Kubiakiem nie przywiązywały zbyt dużej wagi do budowy pływalni, uważając to za gigantomanię poprzedniej ekipy rządzącej, to znaczy
związanej z PZPR-em. Zdecydowanie powiadam jako były radny tamtej kadencji, która minęła, że pływalnia nigdy dla mnie i dla wielu radnych, zdecydowanej większości, nie była tematem politycznym. Po prostu, no, tak krawiec kraj jak materii staje i można w tej chwili oceniać te wybory, które wtedy dokonywaliśmy. Czy daliśmy złotówkę na to, czy daliśmy na to. W 1991 roku ówczesny burmistrz Julian Kubiak reaktywował Społeczny Komitet Budowy Krytej Pływalni. Minęły kolejne 3 lata. Budowa nie ruszyła ani o krok. Jak na razie z budżetu miasta wyasygnowano 115 milionów na remont dachu. Na zakończenie inwestycji potrzeba około 20 miliardów złotych. Przed czerwcowymi wyborami samorządowymi wszystkie startujące w nich ugrupowania deklarowały zakończenie budowy pływalni. Na dzisiaj po prostu nie mam wypracowanej jakiejś wizji działań na rzecz pozyskania tych środków na etapie dzisiejszym, aczkolwiek wydaje mi się, że warto by było drążyć ścieżki, które były już wydeptane w tym temacie w latach 80. Okazuje się, że nawet gdyby społeczeństwo miało się opodatkować, to nie są wielkie pieniądze na jednostkowego mieszkańca. To są duże, to jest około 50 tysięcy miesięcznie, to jest maksimum, które mógłby dać, to byśmy zakończyli w 2 latach. Nie, to sądzę, że ta budowa już by dawno mogła być zakończona, gdyby to chodziło tylko o taką kwotę. Gdyby była wola i zaufanie społeczeństwa do władz. Po ostatnich wyborach, gdzie wszystkie ugrupowania polityczne w swoich programach deklarowały jako jeden z najważniejszych punktów dokończenie budowy pływalni, chyba znajdziemy w tej chwili poparcie i może w przyszłym roku zostaną podjęte prace na budowę. Gwarantować trudno. Natomiast są już w tej chwili oznaki przy zaangażowaniu rzeczywiście wielu ludzi, że to po prostu ruszy ta budowa dalej. Na ile i kiedy zostanie zakończona, niestety, ale to by była obietnica przedwczesna. Nie wyżyna, ni niżina, ni krzywizna, ni równina, taka mina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka mina. Zbudowanie wysypiska śmieci oraz kontynuacja budowy stacji uzdatniania wody to najważniejsze inwestycje, które udało się zrealizować Radzie poprzedniej kadencji. Obecnie dla miasta najważniejsze są inwestycje proekologiczne. Zakończono budowę tzw. przecisku pod Wartą, którym prowadzona jest woda do południowej części miasta, a w przyszłości będą odprowadzane ścieki. Oborniki mają jedną oczyszczalnię. Władze miasta negocjują z Duńczykami, którzy chcą zbudować drugi tego typu nowoczesny obiekt. Stara część miasta odprowadza obecnie ścieki do Warty. Istnieje możliwość, i to w bardzo krótkim czasie, przechwycenia wszystkich ścieków biegnących do Warty, przechwycenia w kolektor sanitarny i odprowadzenia do oczyszczalni ścieków na Słonawach. Jest to w tej chwili potrzeba wybudowania, jest taka potrzeba wybudowania około 1200 metrów kolektora. Wówczas załatwi to problem. Myślę, że jest to możliwe w przeciągu 2, może 3 lat, ale powinno to być zdecydowanie szybko robione i myślę, że na ten cel Rada środki wyasygnuje. 800 osób z 16-tysięcznych obornik pracuje w największym zakładzie w mieście, w Metalplaście. Fabryka obchodzi w tym roku 20-lecie. To właśnie z Metalplastu pochodzi płyta PW8, znana w całym kraju jako płyta obornicka. Do większych zakładów w obornikach należą również Huta Lucyna oraz wielkopolskie fabryki mebli i wyposażenia wnętrz. Problemy poruszone w tym programie dotyczyły przede wszystkim stolicy gminy, czyli Obornik. Myślę, że jeszcze do samej gminy w przyszłości powrócimy, a za 2 tygodnie zapraszam Państwa na kolejny program. Do zobaczenia.